Z pensjonatu Wizit, leżącego nad brzegiem Morza Azowskiego, pomiędzy wioskami Niżno-Zamorskoje a Nowo-Otradnoje, jedziemy do Teodozji zwiedzać Galerię Malarstwa Marynistycznego pędzla Iwana Konstantynowicza Ajwazowskiego. Po wyjechaniu z drogi bocznej na główną E97 łączącą Kercz ze stolicą Krymu Symferopolem, począwszy od miejscowości Prymorski, jedziemy wzdłuż plaż Morza Czarnego. Na pierwszym planie zabudowania pensjonatu Wizit z charakterystycznym czerwonym dachem wielkiego namiotu stołów. Miejscowość Prymorski. Obrzeża miejscowości Prymorski i ciąg plaż dochodzący aż do Teodozji. Teodozja. Давай, Лорд!
пошло, Нецо! Дуй, 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 дешо ж дарвар дуй. Тече ми да втече ми да фарному. Фарному и мечамо да не кале, яка не капал, давай ло, проште то найпошло. Już Teodozja, okolice Galerii Ajwazowskiego. Galeria oddalona jest od plaży tylko kilkadziesiąt metrów. Dostęp do plaży utrudniają tory kolejowe i przejeżdżające pociągi. Stąd często słychać sygnały ostrzegawcze. Widząc zatłoczone tutejsze plaże, dopiero teraz możemy ocenić wygodę i piękno naszej plaży przy pensjonacie Wiz nad Morzem Azowskim. Wejście do Galerii Ajwazowskiego, mieszczącej się w jego byłym domu. Ani miły dytynu kolisze, na dytynu lekkim duchom pisze, siudy tudy hop-hop, tudy siudy hop-hop, siudy tudy hop-hop, lekkim duchom dysze.
Zatoka Neapolitańska rankiem. Rok 1843. Morze w Koktobel. Rok 1853. Bosfor. Baszta na skale. Rok 1850. Okręt Maria w czasie sztormu. Rok 1892. Burza na Morzu Północnym. Rok 1885. Góry Lodowe. Rok 1870. Czesmiński bój. Rok 1848. Bryk Merkury atakowany przez dwa tureckie okręty. Rok 1892. Morski bój. Rok 1848. Ogromne fale. Rok 1898. Iwan Konstantynowicz Ajwazowski. Autoportret. Rok 1892. Napoleon na Wyspie Świętej Heleny. Rok 1897. Ajwazowski. Autoportret. Rok 1898.
Iwan Schotel, poprzednik Ajwazowskiego. Lata 1787-1838. Okręty w morzu. Wołga, rok 1887. Wschód Księżyca, rok 1899. Strandowanie, rok 1876. Wybuch na okręcie. Ostatni z autoportretów artysty. Paleta i pędzle oraz maska pośmiertna. Portret córki artysty. Rok 1888. Kamysze na Dnieprze, rok 1857. Wodospad Niagara, rok 1895. Wyspa Ischia koło Neapolu, rok 1897. Wyspa Rodos, rok 1884. Żniwa na Ukrainie, rok 1897.